nie mam co robić, to zajrzę do moich podopiecznych. Co wy tu robicie? Ile żeście wypiły z flaszki? Ponad połowę. Zobaczcie. 10 ramek na czarno. Grzeczne. Miodu full. No. Dobrze wam to leczenie idzie. Spokojne, bez paniki. To była taka bardzo silna rodzina, gdzie samej nawłoci półtorej korpusu wytargałem z niej, plus całe gniazdo. Zalały sobie na zimę, także wyręczyły mnie, nie muszę wydawać pieniędzy na karmienie i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie ślimaki, słuchajcie, patrzcie. Bierzesz pod daszek rękę, wszędzie jakiś ślimak siedzi. No, późno jesienne leczenie, słuchajcie. Na moim terenie muszę zrobić, ze względu na to, że tak jak mówię, z terenów zapowietrzonych wszystkim, co jest najlepsze, nie? To jest amerykańskie. No, bo najlepsze to jest amerykańskie. No, poprzywozili i po prostu położyłem parownik na tą silną rodzinę, pomimo że tu z warozą już jest spokój dawno. Nie, żeby to odkazić po prostu przed zimą. No bo pszczoły, jak to pszczoły, one po prostu wszędzie latają i się wymieniają, nie? A poza tym jeszcze sąsiedzi zaczęli podkarmiać. Się zakarmiać. No to podejrzewam, bo obserwowałem po wylotach, że jest taki właśnie ruch, że moje pszczoły gdzieś wędrują, a już nie powinny. Także odkażanie tak naprawdę. Pozdrawiam i do miłego. A bo jeszcze wam pokażę tą rodzinkę przecież, nie? Którą tutaj tak sobie nie leczyłem. Pozwoliłem sobie nie leczyć jej cały sezon. Żeby jakieś eksperymenty głupie tutaj robić. No i co? Pszczoły? Są. Miodu full. W parowniku widać dno. Odparowała cała dawa. I powiem wam, że w pierwszych dwóch dobach był osyp. Jak jasny gwint. A potem się skończył. I ta wkładka się oczywiście zwija. Ale tak jak mówiłem producentowi, żeby coś pomyślał. Zmienił materiał. No bo na wilgoci to reaguje. No po prostu. Tyle i już nie przybywa. Spadło, co miało spaść. Dzisiaj tu się zawinie po prostu na tym rogu. Jak jest wilgoć i jak chce coś z tym zrobić, to no jakiś lepszy materiał by się przydał, panie producencie. Klej jest super, nie zmieniać. Wszystko jest picobello, tylko żeby to było bardziej sztuczne niż papierowe. To mi się tak wydaje. To są moje pierwsze dennice, które zrobiłem. No i tyle. Idę do domu napić się herbaty i odpocząć. Bo jest sobota. A muszę tutaj jeszcze poprawić, żeby to się domkło.